Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli do Jezusa: wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce cię zabić. Lecz on im odpowiedział: idźcie i powiedzcie temu lisowi: oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u kresu. Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jerozolimą. Jeruzalem, Jeruzalem, ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto dom wasz tylko dla was pozostanie. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie: błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Nie wiemy, czy to, co mówią w dzisiejszej Ewangelii faryzeusze, jest prawdą. Nie posiadamy informacji potwierdzających zamiar Heroda wobec Jezusa. Czy rzeczywiście Herod planował zabójstwo Jezusa? Jedno jest pewne. Bożych zamiarów nikt nie jest w stanie pokrzyżować. Jezus jest w pełni świadomy, że ma jeszcze krótki czas, aby do końca doprowadzić swoją misję na tym świecie, symbolicznie wyrażoną przez Niego miarą 3 dni. Jezus ma również pełną świadomość, że zostanie zamordowany, ale nie przez Heroda, ale przez Żydów rękami Rzymian. On nie tylko to wie, ale i akceptuje ten scenariusz. Zgadza się z wolą swojego Ojca, bo wie, że jest ona najlepszą dla Niego i że jest konieczna dla odkupienia rodzaju ludzkiego z jego grzechów. Może nas zastanawiać, dlaczego Jezus ma taką jasność co do swojej przyszłości. Czy wynika to z faktu, że jest Synem Bożym? Nie. Życie Jezusa pokazuje, że jest On nie tylko Bogiem wcielonym, ale także prawdziwym człowiekiem, jednym z nas. Jako człowiek poznał On wolę Boga na modlitwie. Widzimy Jezusa udającego się na pustkowie, z dala od tłumów, aby rozmawiać ze swoim Ojcem. Każdy z nas może mieć taką relację z Bogiem, jaką miał Chrystus. Trzeba jednak trwać przed Bogiem na modlitwie, wsłuchując się w Jego głos i pytając się o Jego wolę względem nas. Czyniło tak wielu chrześcijan, otrzymując podczas modlitwy jasne rozeznanie i jasne poznanie przyszłych wydarzeń. Czujemy się dziś szczególnie zaproszeni przez Jezusa do budowania z Nim bliskiej i głębokiej więzi przyjaźni. Niech nasze serca biją w rytm serca Jezusowego.